Witam, witam na kanale audio czy tambuki. Oto przed Państwem opowiadanie pod tytułem: Horla autorstwa Guy de Maupasson. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, życzę miłego słuchania. 8 maja. Co za. Cudowny dzień. Spędziłem całe rano wyciągnięty na trawie przed domem, przed ogromnym platanem, którego przykrywa i ocienia w całości. Kocham ten kraj i lubię w nim przebywać, ponieważ tu tkwią moje korzenie, te głęboko wpite i delikatne korzonki, co łączą człowieka z ziemią, na której urodzili się i pomarli jego przodkowie, co go wiążą z miejscowym sposobem myślenia, mówienia i odżywiania się, z obyczajami i gwarą ludową, z zapachem ziemi, domów, a nawet powietrza. Kocham mój dom, w którym wzrosłem. Z mych okien widzę sekwanę płynącą wzdłuż mego ogrodu zaraz za drogą, prawie że u mnie. Sekwanę głęboką i szeroką, zdążającą z ruen do hawru, przepełnioną statkami. Tam na lewo widać ruen. Duże miasto o sinych dachach u stóp tłumu kolczastych wieżyc gotyckich. Jest ich bezliku, smukłe i rozsadziste, wysoko ponad wszystkimi, żelazne iglica wieży katedralnej, w nich dzwony grające w błękitach pięknych ranków, wciskające aż do mnie swoje żelazne dźwięki, złagodzone oddalą i swe spiżowe śpiewy, mi wiatr przynosi to mocniejsze, to słabsze, w miarę tego, czy powiew jego wzmaga się lub cichnie. Jakiż to był rozkoszny poranek! Około godziny jedenastej długi sznur okrętów z małym jak mucha statkiem holowniczym na czele, który charczał z wysiłku i wyrzucał kłęby gęstego dymu, przesunął się przed mymi sztachetami. Po dwu angielskich dwumasztowcach z wzdymającymi się na tlenie nieba szkarłatnymi pawilonami przepłynął wspaniały trzymasztowiec brazylijski, cały w bieli, przedziwnie czysty i lśniący. Skłoniłem mu się, nie wiem czemu, tak mi się spodobał od pierwszego wejrzenia. 12 maja Od kilku dni mam małą gorączkę. Jestem cierpiąca, raczej przygnębiony. Gdzie może być źródło tych tajemniczych wpływów, co przepełniające nas uczucie szczęścia ni stąd, ni zowąd obracają w zniechęcenie, a ufność naszą zmieniają znagła w rozpacz? Rzekłbyś, że powietrze, niewidzialne powietrze roi się od niezbadanych mocy, których tajemnej bliskości podlegamy. Budzę się rozradowany, śpiewać mi się chce. Dlaczego? Puszczam się na przechadzkę brzegiem rzeki, naraz posępniej i zabieram się z powrotem, jakby mnie w domu oczekiwało nieszczęście. Dlaczego? Czyżby dreszcz zimna musnąwszy mi skórę, szarpnął mnie za nerwy i zasępił mi duszę? A może to kształt chmur lub kolor światła, zabarwienie przedmiotów pełne takiej rozmaitości, przemykając przed memię oczyma, myśl we mnie zachmurzyły. Jest, że to komukolwiek wiadomem, wszystko, co tylko nas otacza, wszystko, co dokoła widzimy, nie patrząc, o co się ocieramy, nie wiedząc o tem, wszystko, czego dotykamy, nie wyczuwając i czego nie umiemy nawet rozróżnić, napotkawszy, wywiera może na nas, na nasze organy, a przez nie na myśli, na serce, nawet nasze, wpływ szybki, zadziwiający i niewytłumaczalny. Jakże głęboką jest tajemnica niewidzialnego. Nie jesteśmy w stanie jej zbadać za pomocą nędznych zmysłów naszych, naszymi oczema, co nie umieją dostrzec ani rzeczy zbyt wielkich, ani zbyt małych, ani na zbyt krótką, ani na nadto daleką metę, ani mieszkańców gwiazd, ani mieszkańców kropli wody, naszymi uszema, które nas mamią, ponieważ przerabiają dla nas wibracje powietrza na nuty brzmiące. Powonieniem naszym słabszym od węchu psa, smakiem naszym zaledwie zdolnym rozróżnić wiek win. Ach, gdybyśmy posiadali inne organa zdolne dokazywać cudów na nasz pożytek, ileż to rzeczy moglibyśmy podówczas odkryć dookoła nas, 16 maja. Stanowczo jestem chory. A tak doskonale się miałem ubiegłego miesiąca. Mam silną gorączkę, a raczej uległem jakiemuś gorączkowemu zdenerwowaniu, w którym ciało i dusza moja w równym cierpią stopniu. Nie opuszcza mnie ani na chwilę straszne uczucie grożącego mi niebezpieczeństwa, jakby, jakby strach przed nadchodzącym nieszczęściem czy zbliżającą się śmiercią. Przeczucia te mają niewątpliwie swe źródło w chorobie, która się jeszcze nie objawiła, ale kiełkuje już w ciele i krwi. 18 maja. Byłem radzić się lekarze, bo nie mogę sypiać. Znalazł u mnie przyspieszone tętno, rozszerzone źrenice, przedrażnienie nerwowe, żadnych jednak objawów niepokojących. Mam brać natryski i zażywać bromek potasu. 25 maja. Żadnej zmiany. Stan mu jest dziwny, doprawdy. W miarę zbliżania się wieczoru ogarnia mnie niepojęty niepokój, jak gdyby noc kryła dla mnie jakąś straszliwą groźbę. Spożywszy obiad szybko, próbuję czytać. Nie rozumiem jednak wyrazów, ledwie rozróżniam litery. Zaczynam tedy chodzić po salonie wszerz i wzdłuż z nieokreśloną, a nieprzypartą obawą snu, obawą łóżka. Około godziny dziesiątej idę na górę, do mej sypialni. Skoro tylko wejdę, zamykam drzwi natychmiast na dwa spusty i zasuwam rygle. Lękam się czego? Nie bałem się niczego po dziś dzień, otwieram szafy, zaglądam pod łóżko, wytężam słuch. Za czym? Nie dziwnież to, aby drobna niedyspozycja, jakaś nieprawidłowość w cyrkulacji krwi może, rozdrażnienie jednego nerwowego włókna, mała kongestyja, niewielkie zaburzenie w tych tak niedoskonałych i tak delikatnych funkcjach naszej machiny życiowej mogło zrobić melancholikiem najweselszego z ludzi, tchórzem nieustraszonego. Następnie kładę się do łóżka i czekam snu, jakbym czekał kata. Oczekuję nań, bojąc się równocześnie jego przybycia. Serce mi przy tym bije, nogi drżą, a całe ciało nie przestaje ani na chwilę trząść się w cieple pościeli, dopogąd nie zapadnę, naraz w sen, jak się zapada w wodę ktoś, co się pragnie utopić. Nie czuję dzisiaj jak niegdyś zbliżania się snu zdrajcy, co zaczaiwszy się tuż koło mnie, czatuje na chwilę, kiedy będzie najdogodniej schwycić mnie za głowę, zamknąć mi oczy, unicestwić. Śpię długo, dwie do trzech godzin, a potem zaczynam śnić. Nie zmora mnie dusić zaczyna. Czuję doskonale, że leżę i że jestem uśpiony. Czuję to, wiem o tem lecz. Lecz czuję także, że ktoś się do mnie zbliża, przypatruje mi, się dotyka mnie, a potem wchodzi do mego łóżka, klęka na moich piersiach, chwyta mnie, oburąc za gardło i ściska, ściska ze wszystkich sił, chcąc mnie udusić. Bronił się, skrępowany tą straszną niemocą, jaka nas w snach obezwładnia. Chciałbym krzyczeć, nie mogę, chcę się ruszyć, nie jestem w stanie. Próbuję z największym wysiłkiem, dysząc, odwrócić się, zrzucić z siebie tę istotę, która mnie przygniata i dławi. Nie potrafię. Naraz budzę się, półobłąkany, cały w potach, zapalam świecę, sam jestem. Po tej kryzys, ponawiającej się noc w noc, usypiam po raz wtóry i śpię spokojnie już do samego świtu. Drugi czerwca. Stan mój pogorszył się jeszcze. Co mi ulicha jest? Brom nie pomaga wcale, natryski pozostają bez skutku. Właśnie, chcąc męczyć ciało, takie znużone zresztą, byłem się przejść po lesie rumare. Miałem nadzieję, że świeże powietrze, lekkie i miłe, pełne zapachu ziół i liści, odświeży mi w żyłach krew, wykrzesze z mego serca nową energię. Poszedłem zrazu wielką aleją myśliwską, po czym skręciłem kulabil wąską drożyną pomiędzy dwoma wojskami niezmiernie wysokich drzew, które między mną a niebem tworzyły zielony, ciemny, prawie czarny dach. Wtem... Dreszcz mnie przeszedł. Nie dreszcz zimna jednakże, tylko szczególny dreszcz lęku. Przyspieszyłam kroku. Zaniepokojony mą samotnością w tym lesie wylękły bez żadnej określonej racji w zgoła niedorzeczny sposób dlatego tylko, że byłem tam sam. Naraz wydało mi się, że za mną ktoś idzie, że mi następuje napięty. Dotyka mnie jest tuż tuż. Odwróciłem się z nienacka, nie było nikogo. Ujrzałem poza sobą tylko aleję długo, wysoko sklepioną i przerażająco pustą, a w przeciwnym kierunku ciągnęła się, jak wzrokiem sięgnął, druga, zupełnie podobna i straszna. Zamknąłem oczy. Dlaczego? Począłem się obracać na prędko, coraz to prędzej, jak fryga, żem o mało nie upadł. Drzewa tańczyły, teraz dokoła mnie, ziemia falowała, musiałem usiąść, lecz, lecz, ach, nie wiedziałem obecnie, z której strony przyszedłem. Co za myśl dzika! Ani róż skatnąć. Skierowawszy się wreszcie w prawo, dotarłem do alei, która mnie zawiodła w sam środek lasu. 3 czerwca. Straszliwa noc. Muszę wyjechać na kilka tygodni. Może mnie mała podróż uleczy. 2 lipca. Wracam. Jestem uzdrowiony, zrobiłem prześliczną wycieczkę. Byłem na górze świętego Michała, której nie znałem dotąd. Co za wspaniały widok, kiedy się jak ja przybędzie do Awrąż na schyłku dnia, a wznosi się na wzgórzu. Zaprowadzono mnie do publicznego ogrodu na samym końcu miasta. Krzyknąłem z podziwu. Niezmierzona okiem zatoka rozwarła się przede mną pomiędzy dwoma szeroko rozsuniętymi wybrzeżami, których krańce ginęły w mgle oddalenia. W pośrodku zaś tej zatoki, olbrzymiej jasnej, pod niebem złocistym, promiennym, wznosiła się z tła piachu w ciemna kończata góra dziwnego kształtu. Słońce co tylko zaszło, a na pałającym jeszcze tle widnokręgu tem wyraziście się rysował fantastyczny profil tej góry, na której szczycie wznosi się fantastyczny monument. Poszedłem tam z brzaskiem najbliższego dnia. Stan morza był niski, jak wczoraj wieczór, w miarę zaś jak dochodziłem szczytu, gmachy zadziwiającego opactwa wynurzały się coraz bliżej przed mym wzrokiem. Po kilku godzinach drogi dotarłem nareszcie na wierzch olbrzymiej skały, dźwigającej na sobie maleńkie miasteczko, ponad którym górują wysokie mury świątyni. Po przybyciu uliczki stromej i ciasnej, wszedłem do najcudniejszego z domów Bożych w stylu gotyckim, jakie kiedykolwiek wzniesiono na ziemi, rozległego jak miasto, pełnego niskich wnętrz, przywalonych sklepieniami i wyniosłych galerii o smukłe kolumienki wspartych. Wstąpiłem w wnętrze tego olbrzymiego cacka z granitu, lekkiego jak koronka, najeżonego lasem wieżyczek i lekkich dzwonnic, na które się wchodzi po kręconych schodach i które wznoszą ku jasnemu niebu dnia, ku ciemnym niebiosom nocy dziwaczne swoje głowy nastroszone postaciami chimer i biesów, fantastycznymi zwierzętami i kwiatami potwornych kształtów powiązane z sobą misternie rzeźbionymi łukami. Znalazłszy się na szczycie, zagadnąłem mnicha, który mi towarzyszył. Musi wam tutaj dobrze być, ojcze? Odparł. Wiatr tutaj dmię straszliwy. Poczęliśmy rozmawiać, przypatrując się przypływowi, który biegnąc coraz dalej po piaskach, zakuwał je w pancerz ze stali. Zakonnik począł mi opowiadać historie, wszystkie dawne historie związane z miejscem, legendy, same legendy. Jedna z nich uderzyła mnie szczególniej. Otóż miejscowa ludność, ta z góry, utrzymuje, że nocami dolatują z piasków głosy ludzkie, a następnie, że słychać beczenie kół z jednej grubym, drugiej cieńszym głosem. Według zdania niedowiarków są to po prostu krzyki morskiego ptactwa, podobne już do beku kus, już to do ludzkich języków. Ale zapóźnieni rybacy przysięgają, że krążąc po nadbrzeżnych piaskach, pomiędzy przypływem i odpływem dokoła tej małej mieściny leżącej hen za światami. Spotykali niekiedy starego pastucha, którego głowy nakrytej płaszczem nie było widać, prowadzącego za sobą kozła z twarzą mężczyzny i kozę z kobiecym licem, oboje pokrytych długą białą sierścią i gadających bez przerwy w nieznanym języku, jakby się z sobą kłócili. Po czym naraz dziwadła, zaniechawszy krzyku, poczynały beczyć z całych sił. Zapytałem mnicha, wierzy ojciec w to? szepnął, czy ja wiem ja zaś. Toż gdyby istniały na ziemi stworzenia tak odmienne od nas, musielibyśmy je znać od dawna. Jakim sposobem stać by się mogło, abyście wy, ojcze, nie widzieli żadnego ni razu, abym ja ich jeszcze nigdy nie widział? Odparł. A czyliż my widzimy jedną stutysięczną część tego, co jest? Patrz pan, oto na przykład wiatr, jedna z największych sił w przyrodzie, obalon ludzi, burzy gmachy, wyrywa z korzeniami drzewa, wzbija morze w olbrzymie góry wodne, kruszy skały, ciska ogromnymi statkami, jak piłką o podwodne rafy. A widziałeś go pan kiedy? Ten wiatr co jęczy, świszcze, zabija. Lub czy go pan jesteś w stanie zobaczyć, a przecież on istnieje. Zamilkłem wobec tak prostego rozumowania. Ten człowiek mógł być zresztą równie dobrym mędrcem, jak i głuptasem. Niepodobna mi było o tym rozstrzygnąć na pewno, ale umilkłem. To, co powiedział, i mnie przychodziło często na myśl. 3 lipca. Źle spałem. W tutejszym klimacie muszą się znajdować jakieś zarodki febry, ponieważ mój woźnica choruje w zupełnie taki sam sposób jak ja. Wróciwszy wczoraj zauważyłem zaraz, że pobladł bardzo, więc go zapytałem. A co ci to Janie? Nie mogę sypiać proszę Pana, noc zjada mi dnie od wyjazdu pana nie opuszcza mnie to ani na chwilę. Reszta domowników ma się dobrze pomimo tego, obawiam się jednak bardzo u siebie recydywy. Czwarte lipca. Stanowczo moja choroba wróciła mi się. Dawne zmory mnie nawiedzają. Tej nocy uczułam wyraźnie, jak ktoś przykucnąwszy na mnie i przytknąwszy swe usta do mych ust, życie mi z nich wypijał. Tak jest, wysysał mnie z piersi jak pijawka. Potem, potem się podniósł, nasycony, a ja się przebudziłem taki załamany, zbity, unicestwiony, że, że się nie mogłem ruszać. Jeżeli to nie ustanie za kilka dni, będę musiał znowu wyjechać. 5 lipca. Czy ja zmysły tracę, czy co? To, co się stało, to, co widziałem ostatniej nocy, jest tak dziwne, że tracę głowę na samą myśl o tym. Jak zwykłem to obecnie czynić, co wieczór zamknąłem za sobą drzwi sypialni na klucz, ponieważ mi się chciało pić, wypiłem pół szklanki wody i zauważyłem przypadkiem, że karawka jest napełniona po sam korek z kryształu. Następnie położyłem się i zapadłem niebawem w jeden z tych moich strasznych snów, z którego w dwie godziny potem zbudziło mnie jeszcze straszliwsze wstrząśnienie. Wystawcie sobie człowieka śpiącego, na którym spełniają mord i który się budzi z nożem w płucach, harcząc, zbroczony krwią, niezdolny złapać tchu i ikona, nie wiedząc, co się z nim dzieje. Zdoławszy w końcu odzyskać przytomność, uczułam znowu pragnienie. Zapaliłem więc świecę i poszedłem do stołu, na którym stała karawka. Podnoszę ją, przechylam nad szklanką. Nie wypłynęła ani kropelka. Była próżna. Była kompletnie próżna. Zrazu nie mogłem pojąć, co się stało. Nagle przejęło mnie wzruszenie tak straszliwe, że musiałem usiąść, a raczej że padłem na krzesło. Wnet jednak zerwałem się jednym susem, rozglądając się dokoła. Potem usiadłem znowu zdumiony i przerażony aż do obłędu, w obliczu tego przeźroczystego kryształowego naczynia, w którym nie było ani kropli wpiwszy w nie wytrzeszczone oczy siliłem się na przeniknięcie zagadki ręce mi się trzęsły więc więc woda została wypita kto ją wypił ja bez wątpienia ja sam nikt inny przecie nie mógł jej wypić oprócz mnie Lecz w takim razie byłem somnambulikiem. Żyłem sam o tym nie wiedząc, owym tajemniczym podwójnym życiem, które każe powątpiewać, czy w nas przypadkiem nie mieszkają dwie istoty, lub też czy jakaś istota obca, niewidzialna i niepoznawalna nie owładła chwilami, gdy dusza nasza pogrąży się we śnie, naszym ciałem posłusznym jej jak nam samym więcej aniżeli nam samym. I któż zdoła objąć okropny mój strach? Kto pojmie wzruszenie człowieka zdrowego na umyśle zupełnie otrzeźwionego ze snu rozsądnego który patrzy z przerażeniem na wskroś szklanej karawki gdzie znikło trochę wody w czasie jego snu siedziałem tak do białego dnia nie śmiąc do łóżka wracać 6 lipca Jestem bliski obłędu Ktoś wypił znów całą karawkę tej nocy, a raczej ja, chyba ja ją wypiłem. Ale czyż ja? Czy ja lub lub kto? Kto? Boże mój ja oszaleję. Któż mnie ocali? Dziesiąt lipca. Poczyniłem zadziwiające spostrzeżenia. Stanowczo, jestem wariatem, a jednak. Dnia 6 lipca, przed położeniem się spać, postawiłem u siebie na stole wino, mleko, wodę, chleb i poziomki. Wypito, ja wypiłem, wszystką wodę i nieco mleka. Wino, chleb i poziomki pozostały nietknięte. 7 lipca powtórzyłem to doświadczenie z takim samym rezultatem. 8 lipca usunąłem wodę i mleko. Nie ruszono niczego. 9 lipca wreszcie umieściłem na stole samą tylko wodę i mleko, wziąwszy się przytem na sposób i owinąwszy obie karawki w biały muślin, korki zaś przymocowałem szpagatem. Następnie natarłem sobie dobrze wargi, brodę i ręce grafitem i położyłem się spać. Nieprzezwyciężona senność ogarnęła mnie prawie natychmiast, wkrótce po niej jednakże nastąpiło okrutne przebudzenie – ani się nie ruszyłem przez sen. Nawet pościel na łóżku nie nosiła najlżejszych śladów grafitu, którym byłem uczerniony. Poskoczyłem do stołu. Białe płatki owijające jedną i drugą butelkę pozostały pozostały bez najmniejszej plamki. Odwiązałem korki trzęsąc się ze strachu. Wszystka woda była wypita. Wszystko mleko także. Boże! Boże! jadę natychmiast do paryża 12 lipca paryż byłem wtedy obrany z rozumu przez czas ostatnich dni musiałem paść igraszką mej zdenerwowanej wyobraźni jeżeli przypadkowo nie jestem naprawdę somnambulikiem lub jeżeli nie uległem jednemu z tych stwierdzonych lecz dotąd niewyjaśnionych wpływów noszących miano sugestii w każdym razie opętanie moje graniczyło z błędem. Na szczęście dwadzieścia cztery godzin Paryża wystarczyło, aby mnie na nogi postawić. Po całym szeregu wczorajszych przejażdżek i wizyt, które wpuściły do mojej duszy świeże i ożywcze powietrze, zakończyłem dzień w Teatrze Francuskim. Grano sztukę Duma syna, a pełen życia i krzypkości umysł tego pisarza uzdrowił mnie do reszty. Zaiste, samotność nie jest bezpieczną rzeczą dla pobudliwych imaginacji. Potrzeba im otoczenia ludzi, którzy myślą i mówią. Pozostając zbyt długo sami, poczynamy zaludniać majakami próżnię. Wróciłem do hotelu przez bulwary bardzo wesoł, Obszturkiwany łokciami tłumu, nie bez ironii myślałem o mych obawach, o mych przypuszczeniach z tamtego tygodnia, bo przecież zdawało mi się, że tak jest. Formalnie zaczęło mi się zdawać, że jakaś niewidzialna istota przebyła pod mym dachem razem ze mną. Jakże słabą jest nasza głowa, i jak się łatwo przestrasza, jak łatwo popada w błąd, natknąwszy się na lada, niezrozumiałą drobnostkę. Zamiast powiedzieć sobie, nie pojmuję, ponieważ przyżyna nie jest mi znana. Wymyślamy, zaraz Bóg wie, jakie straszliwe tajemnice i nadnaturalne siły. 14 lipca rocznica Rzeczypospolitej. Wychodziłem przejściem po mieście, cieszyłem się z salf i chorągwi, jak mały dzieciak, a przecież ileż to niedorzeczności w tym nastroju radosnym pewnych ściśle oznaczonych dni. Lud jest stadem głupców, to idiotycznie cierpliwych, to zrewoltowanych dziko. Powiedzą mu Masz się bawić, bawi się, powiedzą mu Idź się bić z sąsiadami, idź się bić, głosuj za cesarzem, oddaję głos cesarzowi, głosuj za republiką, odda głos republice. Ci, co nimi kierują, są także głupcami z tą różnicą, że zamiast słuchać ludzi, słuchają zasad, które już prze to samo są głupie, jałowe i fałszywe, że są zasadami, to znaczy ideami, uchodzącymi zapewne i niezmienne. Na tym świecie, gdzie nie ma nic pewnego, ponieważ światło jest złudą, ponieważ złudą jest dźwięk. 16 lipca. Widziałem wczoraj rzeczy, które mnie otoczyły mrokiem. Byłem na obiedzie u mojej kuzynki, pani Sable, której mąż jest komendantem siedemdziesiątego szóstego pułku strzelców w Limonze. Zastałem u niej dwie młode kobiety, z których jedna jest żoną lekarza, doktora Parą, zajmującego się specjalnie chorobami nerwów oraz nadzwyczajnymi objawami, stwierdzanymi obecnie przez doświadczenia z hipnotyzmem i sugestią. Między innymi opowiadał nam obszernie cudowne rezultaty osiągnięte przez uczonych angielskich i lekarzy w Nonsy. Przetoczone przez niego fakta tak mi się wydały dziwne, że nie kryłem przed nim mojej całkowitej nieufności. Jesteśmy niedalecy, twierdził, odkrycia jednej z najdonioślejszych tajemnic przyrody. Chcę przez to powiedzieć, Jednej z najdonioślejszych tajemnic na tej ziemi, bo istnieją z pewnością nie mniej doniosłe tam, na gwiazdach. Odkąd człowiek myśli, odkąd umie swe myśli wypowiadać i pismem utrwalać, czuje, że ociera się nieustannie o tajemnice niezbadane dla jego grubych i niedoskonałych zmysłów i stara się wysiłkami inteligencji uzupełnić bezsilność swoich organów. Kiedy ta inteligencja pozostawała jeszcze w stanie pierwotnym obcowanie człowieka z fenomenami niewidzialnego świata przybierało formy banalnych okropieństw. Stąd widziała początek ludowa wiara w rzeczy nadnaturalne, legendy o duszach pokutujących, o wróżkach, gnomach, straszydłach i tym podobne. Od jakich stu lat wszakże ludzie zdają się przeczuwać coś nowego. Mesmer i kilku innych jeszcze skierowali nas na nieoczekiwaną drogę, na której doszliśmy w rzeczy samej od czterech albo pięciu lat, zwłaszcza do zdumiewających wyników. Moja kuzynka również wielki niedowiarek roześmiała się. Doktor Paron zapytał ją wówczas: Chce pani, abym panią spróbował uśpić? I owszem, proszę pana. Usiadła w fotelu, a on począł się w nią wpatrywać uparcie fascynująco. Dziwnie się czułem wzruszoną, obserwując tę scenę. Serce me uderzyło szybciej, coś mnie poczęło ściskać za gardło. Tymczasem powieki pani Sable poczęły ciężyć, usta zacisnęły się kurczowo. Pierś dyszeć poczęła. Po upływie dziesięciu minut spała. Stań pan poza panią, polecił mi lekarz. Stanąłem za plecy małej kuzynki, włożywszy jej w ręce bilet wizytowy, rzekł doktor. Daję pani lusterko. Co w nim widzisz? Widzę mojego kuzyna, odparła. Co robi? Podkręca wąsy. A teraz wyjmuje z kieszeni fotografię. Czyją fotografię? Swoją własną. Wszystko to było prawdą. Fotografię te zaś wręczono mi w hotelu tegoż wieczora. W jakiej pozie przedstawia go to zdjęcie? Stojącej z kapeluszem w ręce. Widziała zatem wszystko, jak w lusterku, na tym kawałku papieru. Młode kobiety przelękłe poczęły wołać. Dosyć. Dosyć. Ale lekarz rozkazał jeszcze uśpionej. Wstanie pani jutro o godzinie ósmej z rana, po czym odwiedzi pani swego kuzyna w hotelu i poprosi go pani o pożyczenie pięciu tysięcy franków, których mąż, pani, podróżujący właśnie, zażądał od pani. Następnie obudził ją. W powrocie do domu myślałem o tym ciekawym sensie i nie zdołałem się oprzeć plamiącym mnie podejrzeniom. Nieco się tyczy absolutnej nieulegającej żadnym kwestiom dobrej wiary mej kuzynki, którą znałem od dzieciństwa jak siostrę lecz w kierunku możliwego oszukaństwa ze strony lekarza. Nie mógłże na przykład ukrywać w ręce lusterka, które pokazywał uśpionej wraz z biletem wizytowym. Prestidigidatorzy z zawodu dokazują także rzeczy zadziwiających, na swój sposób. Wróciłem tedy i położyłem się spać. Tymczasem rano około w pół do ósmej budzi mnie mój służący o pani Sable, pragnie się z panem natychmiast widzieć. Ubrałem się spieszniej i przyjąłem ją. Siadła mocno zakłopotana ze spuszczonymi oczyma i nie podnosząc walki, rzekła, kochany kuzynie, przyszłam do ciebie z wielką prośbą. Cóż to takiego, kuzyneczko? Wstydzę się doprawdy mówić o tym, no ale, ale kiedy muszę. Potrzeba mi ale to koniecznie pięć tysięcy franków. Cóż znowu, tobie? Tak jest mnie, a raczej mamu mężowi, który polecił mi o nie się postarać. Byłem tak zdumiony, że język począł mi się plątać, kiedy jej chciałem odpowiedzieć. Zapytałem sam siebie, czy ona przypadkiem nie kpi ze mnie i z doktora Parą, jeżeli to z drugiej strony nie jest po prostu figiel obojga z góry umówiony i zagrany wybornie. Lecz kiedym się jej uważniej przypatrzył, ustąpiły wszystkie moje wątpliwości, trzęsła się ze wzruszenia. Taką jej krok ten sprawiał mękę. Odczułam też, że musi się dławić od wstrzymywanych łkań. Wiedząc, jak są majętni, ponowiłem. Jak to? Mąż twój nie miałby mieć do dyspozycji pięciu tysięcy franków? Zastanów się, no proszę, czy jesteś pewną, że ci istotnie zlecił zażądać tych pieniędzy ode mnie? Wahała się przez kilka sekund, jakby czyniła w pamięci ogromny wysiłek, po czym odpowiedziała. Tak jest. Tak jest. Jestem tego pewną. Pisał do ciebie? Zawahała się znowu, namyślając się. Przenikałem męczącą pracę jej mózgu. Nie wiedziała, jaką dać odpowiedź. Wiadomym jej było jedynie, że ma u mnie pożyczyć dla męża pięć tysięcy franków. Nie miało zaś odwagi kłamać. Tak jest, pisał do mnie. A do kiedy? Nie wspominałaś mi o tym wczoraj ani słóweczka. — Otrzymałam list dziś rano. Nie mogłabyś mi go pokazać? Nie, nie, nie. Są, są w nim rzeczy poufne, zbyt osobiste. To też. to też. spaliłam go. Zatem twój mąż robi długi. Zawahała się a potem szepnęła. Nie wiem, oświadczyła mi nagle. Niestety, nie rozporządzam w danej chwili pięcioma tysiącami franków, droga kuzynko. Wydało z siebie coś w rodzaju okrzyku boleści. O, proszę cię o to. Bardzo cię proszę. Postaraj się. Poczęła się egzaltować, splotła ręce w błagalnym geście, zauważyłem przy tym zmianę tonu w jej głosie. Rozpłakawszy się, poczęła bełkotać pod nękającym wpływem rozkazu, który ją ujarzmił. Och, błagam cię, gdybyś wiedział, jak cierpię, bo potrzeba mi tych pieniędzy dziś jeszcze. Zlitowałem się nad nią. W takim razie będziesz je mieć niezawodnie. Przysięgam ci. O dzięki, dzięki, jakiś ty dobry. Teraz jednak zapytałem ją. Czy sobie przypominasz, co się u was działo wczoraj wieczór? Przypominam. I to także, że cię doktor parą uśpił? Tak jest. Dowiedz się, że nakazał ci we śnie przyjść do mnie dzisiaj z rana z żądaniem pożyczki pięciu tysięcy franków i że w tej chwili jesteś posłuszną tej sugestii. Zamyśliła się na mgnienie oka, po czym rzekła. Kiedy tych pieniędzy żąda mój mąż? Męczyłem się całą godzinę, aby ją przekonać, ale daremnie. Po jej odejściu pobiegłem do doktora. Wychodził właśnie, śmiał się, słuchając mej relacji, a potem powiedział. Wierzysz pan teraz? Wierzę, trudno nie wierzyć. Chodźmy do pańskiej kuzynki. Leżała na zlągu wyczerpana zmęczeniem. Lekarz zbadał jej puls i wpatrywał się w nią przez chwilę, podniósłszy rękę ku jej oczom, które zamykały się zwolno pod nieodpartym wpływem magnetycznej siły. Skoro usnęła, rzekł. Mąż pani nie potrzebuje już owych pięciu tysięcy franków. Zapomnisz pani więc, że prosiłaś kuzyna o pożyczkę, a gdyby chciał o tym mówić, nie będziesz rozumieć niczego. Następnie zbudził ją. Dobyłem z kieszeni portfelu. Służę ci, kuzyneczko, tem czego ode mnie żądałaś dziś z rana. Była tak mocno zdziwiona, że nie śmiałem napierać. Próbowałem pomimo tego rozbudzić jej pamięć, Przeczyła jednak wszystkiemu z siłą zaczęła brać, co mówiłem za żarty i omal się w końcu nie obraziła. Oto przebieg tego epizodu wróciłem stamtąd do tego stopnia, wzburzony całym eksperymentem, że nie byłem w stanie śniadania zjeść. 19 lipca. Wielu osób, którym opowiedziałem powyższe zdarzenie, żartowało sobie ze mnie. Sam nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Mędrzec mówi: być może 21 lipca Jadłem obiad w Burziwal, po czym spędziłem wieczór na zabawie wieślarzy. Stanowczo wszystko zależy od otoczenia i miejsca. Wierzyć w rzeczy nadnaturalne na wysepce Kałuża byłoby skończonym idiotyzmem. Ale na szczycie Góry Świętego Michała albo w Indiach pozostajemy w straszliwej zależności od wpływu wszystkiego, co nas otacza. Wracam do siebie najbliższego tygodnia. 30 lipca przyjechałem do domu wczoraj wszystko jak najlepiej drugi sierpnia nic nowego pogoda przecudna spędzam dnie na przypatrywaniu się falom płonącej sekwany czwarty sierpnia kłótnie wśród mojej służby utrzymują, że w nocy tłucze ktoś szklanki w szafach lokaj obwinia kucharkę ta wini praczką, a ta znów innych dwoje kto z nich właściwie winien? mądry, kto zgadnie? 6 sierpnia. Tym razem nie jestem szalony. Widziałem, 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 widziałem. Nie mogę już teraz wątpić. Widziałem. Do tej chwili zimno przejmuje mnie po same końce palców. Do szpiku kości przenika mnie strach. Widziałem. Przechadzałem się o godzinie drugiej po słońcu wśród moich szklarni z różami, szpalerem róż jesiennych, które poczynają obecnie kwitnąć. Zatrzymawszy się właśnie przed jedną z nich, aby obejrzeć trzy wspaniałe kwiaty, jakimi się pyszniła, ujrzałem. Ale to ujrzałem najwyraźniej o krok ode mnie, jak łodyżka jednej z nich zgina się niby pod naciskiem niewidzialnej ręki, po czym nagle złamała się, jak gdyby jak gdyby kwiat zerwano. W ślad za tym róża uniosła się, opisując łuk, jakiby zakreśliła ręka podnosząca ją ku czyjejś twarzy, i zatrzymała się, zawieszona w przeźroczem powietrzu, tworząc niepołączoną z niczym nieruchomą, straszliwą pąsową plamę tuż przed moimi oczyma. Skoczyłem w jej stronę, jak szaleniec, by ją uchwycić. Nic nie znalazłem. Zniknęła. Wówczas porwała mnie nieopisana wściekłość na samego siebie, bo. Bo czyliż wypada człowiekowi poważnemu i rozsądnemu dopuszczać do siebie podobne halucynacje. Ale czy to. Ale czy to była rzeczywiście halucynacja? Odwróciłem się, żeby obejrzeć łodyżkę i odnalazłem ją natychmiast na krzaku, świeżo złamaną, pomiędzy dwiema tamtymi różami, które pozostały na swojej gałązce nietknięte. Wówczas wróciłem do pokoju, cały wzburzony, gdyż Gdyż jestem teraz pewien, pewien jak tego, że po dniu następuje noc istnienia w mem pobliżu istoty niewidzialnej, która żyje wodą i mlekiem może dotykać przedmiotów, chwytać je i przenosić z miejsca na miejsce, jest zatem natury materialnej, aczkolwiek niepoznawalna dla zmysłów naszych, i, i że istota ta mieszka jak pod moim dachem. 7 sierpnia spałam spokojnie, wypił mi wodę z karawki, ale nie zakłócił mi snu przynajmniej. Pytam sam siebie. Czy jestem szalony, czy nie? Przechadzając się chwilę temu po słońcu brzegiem rzeki, powziąłem niejakie wątpliwości co do stanu mego umysłu. Niewątpliwości mgliste, jakie miewałem dawniej, lecz określone, stanowcze. Widziałem w życiu nieraz wariatów. Znałem nawet pośród nich takich, którzy zachowali przytomność, a nawet przenikliwość we wszystkich interesach życiowych, wyjąwszy jeden jakiś punkt. Mówili o wszystkim jasno, sprytnie, niepowierzchownie nawet, w myśl ich natrafiwszy na szkopu ich obłędu, darła się w kawałki, rozpraszała się i tonea w oceanie lęku i furii, pełnym podskakujących fal, gieł i wirów, które się zwą obłędem. Zaiste uważałbym i siebie za wariata, za kompletnego wariata, gdybym. Gdybym nie posiadał świadomości, gdybym sobie nie zdawał sprawy z mego stanu, gdybym go całkowicie nie zgłębiał, analizując go z zupełną jasnością, mógłbym być ostatecznie co najwyżej rezonującym wizjonerem. W mózgu moim mogło powstać nieznane zaburzenie, jednozowych zaburzeń, jakie dzisiejsi fizjologowie próbują notować i określać i to właśnie zaburzenie mogłoby w mym umyśle, w porządku i logice moich idei wytworzyć głęboką rysę. Podobne fenomeny zdarzają się we śnie – który nas wozi po labiryntach najnieprawdopodobniejszych fantazmagoryj, nie budząc w nas zdziwienia, ponieważ aparat sprawdzający, ponieważ zmysł kontroli, śpi w nas, podczas kiedy zdolność wyobrażania czuwa i pracuje. Nie jestże rzeczą możliwą, że jeden z niewidzialnych klawiszów mojej klawiatury mózgowej uległ porażeniu. Wszak zdarza się, że ludzie tracą skutkiem wypadków pamięć do imion własnych lub cyfr albo do samych tylko dat. Umiejscowienie wszystkich drobin myśli jest dzisiaj rzeczą dowiedzioną, owóż co by w tem było dziwnego, gdyby moja zdolność kontrolowania nieprawdziwości pewnych halucynacji znajdowała się w danej chwili w wstrętwieniu. Myślałam nad tym wszystkim idąc brzegiem wody. Słońce oblewając rzekę swym blaskiem, czyniło ziemię rozkoszną. Nasycało me spojrzenie miłością do życia, do jaskółek, których ruchliwość taką rozkosz sprawia naszym oczom, do ziół nadbrzeżnych, których szelest poi nasze uszy takim szczęściem. Powoli jednak zaczęło mną władać uczucie jakiejś niewytłumaczonej niemocy. Miałem wrażenie, że jakaś niewidzialna siła czyni mnie ociężałym, nie pozwala mi iść dalej. W tył mnie przyzywa. Czułem owo przykre nawoływanie do powrotu, jakie nas nęka, kiedyśmy zostawili w domu ukochanego chorego, u którego się obawiamy pogorszenia. I otóż wróciłem mimo mojej woli, pewien, że zastanę w domu złą wiadomość, list lub depeszę. Nic podobnego. Zdziwiłem się tam jednak i zaniepokoiłem bardziej, niż gdybym został znowu nawiedzony jakąś fantastyczną wizją. 8 sierpnia Przeżyłem wczoraj straszny wieczór. Nie zdradzam się już, czuję go jednak w mojej bliskości. Czuję, jak mnie szpieguje, podgląda, przenika, opanowywa straszniejszy w tym ujawnieniu się, niż gdyby nad naturalnymi zjawiskami zdradzał swą obecność niewidzialną, a stałą. Spałem pomimo tego. 9 sierpnia. Nic nowego, lecz strach mnie nie opuszcza. 10 sierpnia. Nic, co będzie jutro? 11 sierpnia. Ciągle nic. Nie mogę tutaj wytrzymać z tym ustawicznym lękiem i z tą uporczywą myślą, co wpiwszy mi się w duszę, nie odstępuje mnie ani na krok. Wyjadę. 12 sierpnia. Godzina 10 wieczór. Przez cały dzień się zbierałem, ażeby wyjechać, nie mogłem. Nie byłem w stanie wykonać tego tak prostego aktu woli, jakim jest wyjść, wsiąść do powozu i pojechać do RUE. No, no nie byłem. Dlaczego? 13 sierpnia. Są choroby, w których wszystkie sprężyny naszej istoty fizycznej wydają się jakby połamane. Energie unicestwione, muskuły zwiadczałe, kości rozmiękłe jak ciała, ciało płynne jak woda. Coś podobnego odczuwam w obecnym stanie mojej istoty moralnej w dziwnie dojmujący sposób. Jestem kompletnie bez sił, ani, ani odrobiny odwagi, nic panowania nad sobą, żadnej zdolności puszczenia choćby w ruch woli własnej. Nie jestem w stanie chcieć. Ktoś inny natomiast chce za mnie, a ja mu jestem posłuszny. 14 sierpnia. Jestem zgubiony. Ktoś opanował moją duszę i rządzi nią. Ktoś kieruje wszystkimi moimi czynami, każdym ruchem myślą. Nie jestem już sam w sobie niczym. Niczym, jak tylko widzę, bezwolnym i przerażonym przez wszystko to, co robię. Chciałbym wyjść. Nie mogę. On nie chce, i zostaję, tracąc głowę, trzęsąc się w fotelu, w którym mnie zatrzymał. Chcę w końcu choćby tylko powstać, podnieść się, aby nie stracić wiary, że jestem jeszcze panem samego siebie. Nie mogę! Jestem przykuty do mego krzesła, krzesło do podłogi, tak że żadna siła na świecie nie byłaby mnie w stanie poruszyć. Wtem, ni stąd, ni zowąd, uczuwam, że muszę, muszę bezwarunkowo pójść w głąb mego ogrodu, nazbierać truskawek i zjeść je. I idę. Zbieram truskawki, zjadam je, o Boże, Boże, Boże. Czyliż jest Bóg? Jeżeli jest, to swobódź mnie, Panie, ratuj, wspomóż mnie, przebaczenia, litości, łaski. Ratuj mnie, o, co za cierpienie, co za męka, co za okropność. 15 sierpnia Oto w jaki sposób była opętaną i kierowaną moja biedna kuzynka, kiedy przyszła do mnie pożyczyć pięć tysięcy franków. Ulegała ona cudzej woli, która wstąpiła w nią niby cudza dusza, pasożytnicza i samowładna. Czy już się zbliża koniec świata? Kim jest ten niewidzialny, którym mną włada, ten niepoznawalny włóczęga nadprzyrodzonego pochodzenia? Więc niewidzialnie istnieją. Dlaczego jednak w takim razie nie objawili się dotąd od początku świata sposobem tak wyrazistym, jak uczynili to wobec mnie? Nie zdarzyło mi się nigdy czytać nic podobnego do tych rzeczy, jakie się dzieją w domu moim. Och, gdybym go chociaż mógł opuścić, wynieść się zań, uciec i nie wrócić, byłbym w ten czas uratowany, niestety nie mogę. 16 sierpnia. Zdołałem się dzisiaj wymknąć na przeciąg dwóch godzin jak więzień, co zastanie przypadkiem nie zamknięte drzwi swej celi. Naraz uczułem, że jestem wolny i że on się znajduje daleko. Kazawszy co prędzej zaprzęgać, pojechałem do ruen. O, cóż to za rozkosz móc powiedzieć człowiekowi, który musi wypełnić nasze zlecenie, jedź do Ruen. Kazałem mu się zatrzymać przed biblioteką i poprosiłem o pożyczenie wielkiego traktatu doktora Hermana Herestrausa o nieznanych mieszkańcach starożytnego i nowoczesnego świata. W chwili, kiedy na powrót wsiadał do powozu, chciałem powiedzieć do przystani. Tymczasem krzyknąłem, nie wyrzekłem, tylko krzyknąłem tak głośno, że aż się przechodni odwracali do domu. Poczem oszalały z przestrachu padłem na poduszki pojazdu odnalazł mnie i opanował na powrót 17 sierpnia Ach, co za noc, co za noc. A przecież zdaje mi się, że bym się powinien cieszyć. Aż do godziny pierwszej po północy czytałem. hermann Herestaus, doktor filozofii Teogonii, spisał historię i znaki, przez które objawiają się wszystkie istoty niewidzialne, krążące dokoła człowieka, lub zjawiające się w snach. Kreślił on ich pochodzenie, dziedzinę, ich, ich moc, żadna z nich wszakże nie jest podobną do tej, która mnie nęka. Rzecz by można, że odkąd człowiek myśli przeczuwał i lękał się zawsze nowej istoty silniejszej niż on, spadkobierczyni swojej na ziemi, i że odczuwając jej bliskość, a nie będąc zdolnym przeniknąć natury tego władcy, stworzył pod wpływem swojej trwogi cały fantastyczny tłum tajemniczych tworów widm niepochwytnych, zrodzonych z lęku. Przesiedziałem tedy nad lekturą do godziny pierwszej z rana, po czym poszedłem usiąść przy oknie otwartym, aby odświeżyć czoło i myśl w chłodnym powiewie mroków. Tak było przyjemnie, ociepliło się, jakżbym się był rozkoszował dawniej taką nocą. Noc była bez księżyca, natomiast gwiazdy iskrzyły się drżące w głębiach czarnego nieboskłonu. Kto też zamieszkiwać może te światy? Jakie kształty, jakie istoty, jakie rośliny i zwierzęta znajdują się tam? Co wiedzą więcej od nas, ci, których myśl pracuje w tych światach odległych, o ile więcej mogą oni niż my co widzą z rzeczy dla nas niedostrzegalnych wcale. Czy nie pojawi się pewnego pięknego dnia, przebywszy przestwór, jeden z nich na naszej Ziemi, aby ją zawojować, jak niegdyś Normandowie morza przebywali, aby podbijać lud od nich słabsze? Jesteśmy tacy bezsilni, tacy bezbronni, tacy niewiedzący i mali na tej kruszynie błota, co krąży, rozmokła w kropli wody. Zasnąłem marząc tak na chłodnym wietrze nocy. Wtem, przespawszy około czterdziestu minut, otwarłem oczy bez poruszenia, zbudzony nie wiem jakim wrażeniem niepochwytnym i dziwnym. Zrazu nie spostrzegłem nic. Wtem wydało mi się, że kartka książki, która leżała na stole otwarta, obróciła się sama przez się. Z okna nie wpadał najlżejszy nawet powiew wiatru. Zdziwiony czekałem. Po upływie mniej więcej czterech minut widzę – tak jest – Widzę na własne oczy, jak druga kartka podnosi się i opada na poprzednią, jakby ją ktoś palcem przewrócił. Fotel mój był pusty, wydawał się pusty, zrozumiałem jednak, że on tam był. On, usadowiony na moim miejscu i czytał. Jednym wściekłym skokiem buntującego się zwierzęcia, które rzuca się, aby rozedrzeć pogromcę, przybyłem pokój, chcąc go schwytać, zdusić, zabić. Lecz fotel? Zanim go zdążyłem dosięgnąć, przewrócił się, jakby z niego ktoś przede mną uciekał. Stół zachwiał się, lampa zgasła, oba skrzydła okna zamknęły się, jak gdyby przydybany na gorącym uczynku złoczyńca rzucił się w mrok, zatrzaskując za sobą oborącz kwatery. A więc uciekł, bał się, bał się mnie, on. Lecz w takim razie, w takim razie jutro, albo pojutrze, lub któregokolwiek dnia dostanę go wreszcie w moje ręce i o ziemię roztrzaskam. Czyliż nie zdarza się czasem, że psy zagryzą i rozszarpią swego pana? 18 sierpnia. Spędziłem dzień na rozmyślaniu. Tak jest. Będę go odtąd słuchał, poddawał się jego wpływom, spełniał wszystko, co zechce. Stanęł się pokornym, uległym nikczemnym. On jest silniejszy, ale przyjdzie godzina. 19 sierpnia. Wiem, wiem, wiem wszystko. Oto co wyczytałem w Review du Monde Scientifique. Dość ciekawa wiadomość doszła nas z Rio de Janeiro. Obłęd, epidemiczny obłęd, podobny do zaraźliwych szałów, jakie nawiedzały ludzkość Europy w średnich wiekach, szerzy się obecnie w prowincji San Paulo. Przerażeni mieszkańcy rzucają swe domy, opuszczają wsie, zostawiają na łasce losu uprawne pola, utrzymując, że są ścigani, opętani, owładnięci przez niewidzialne choć dotykalne istoty, które, na podobieństwo wampirów, żywią się ich życiem w czasie ich snu, a nadto piją wodę i mleko, nie tykając, jak się zdaje, żadnych innych pokarmów. Profesor Don Pedro Henriquez wyjechał w towarzystwie kilku uczonych lekarzy do prowincji San Paulo, aby studiować na miejscu pochodzenie i objawy tego dziwnego szału, a następnie przedstawić cesarzowi środki, jakie wydadzą się najodpowiedniejszymi w celu przywrócenia normalnego stanu umysłu obłąkanej ludności. Ach. Przypominam, przypominam sobie teraz ów piękny brazylijski trzymasztowiec, co przepłynął pod memi oknami zdążając w górę sekwany 8 maja tego roku. Wydał mi się taki śliczny, biały, wesoły. On płynął tym statkiem, przybywając stamtąd z kraju, który jest ziemią ojczystą jego rasy. On mnie również zobaczył, spostrzegłszy dom mój, również biały, wyskoczył z okrętu na brzeg. O mój Boże! Teraz już wiem, przejrzałem. Panowanie człowieka skończyło się. Przyszedł on, ten, przed którym lęk wyrażały pierwsze dreszcze strachu ludów w stanie dzieciństwa. Ten, którego egzorcyzmowali bojaźliwi księża, którego czarownicy wywoływali w ciemne noce, nie mogąc się jeszcze doczekać jego zjawienia, któremu przeczucia tymczasowych panów świata nadawały wszelkie możliwe postacie, potworne czy też wdzięczne gnomów, duchów, geniuszów, wróżek, chochlików. Po grubych koncepcjach prymitywnej bojaźni ludzie bystrzejsi poczęli się zdobywać na jaśniejsze przeczucia. Mesmer go odgadł, lekarze zaś odkryli lat temu już dziesięć drogą ścisłych doświadczeń, naturą jego siły, zanim on sam jej użył. I poczęli igrać z tym orężem nowego władcy z wpływem tajemniczej woli na dusze ludzkie, w bezwolę popadłe. Nazwali to magnetyzmem, hipnotyzmem, sugestyją, czy ja wiem. Widziałem ich grających jak nierozumne dzieciaki z tą straszną siłą. Biada na, biada człowiekowi. On się zjawił na ziemi. Ach, jakież jest jego imię? Mam uczucie, jakby mi je krzyczał w ucho. Nie mogę jednak dosłyszeć. Tak jest. Krzyczy je. Wytężam słuch. Nie mogę. Powtórz: Horla. Usłyszałem: Horla jest jego imię. Na ziemi zjawił się Horla. Sęp pożerał gołębie, wilk owce, lew zjadał rogie bawoły, człowiek zabijał lwy i bawoły strzałą, oszczepem, kulą, a horla uczyni z nami co my czyniliśmy z koniem i bykiem. Swoją własność, swego sługę i swe pożywienie, samą siłą swej woli biada nam. A przecież zwierzę buntuje się niekiedy i uśmierca tego co je ujarzmił. To też ja chcę i, i mogę. Trzeba go jednak najpierw poznać, dotknąć, zobaczyć. Uczeni twierdzą, że oko zwierząt nie jest takim jak nasze, że widzi ono od naszego odmiennie. Tak samo moje oko, tak samo i ja nie jestem w stanie dostrzec nowego przybysza, który mnie dręczy. Dlaczego? Ach przypominają mi się słowa mnicha z góry świętego Michała. Czyliż my widzimy jedną stutysięczną część tego, co jest, Patrz pan, oto na przykład wiatr, jedna z najpotężniejszych sił w przyrodzie. Obalona ludzi, burzy, gmachy wyrywa z korzeniami drzewa, wzbija morze w olbrzymie góry wodne, kruszy skały, ciska ogromnymi statkami jak piłką o podwodne rafy. A widział go pan kiedy ten wiatr, co jęczy, świszcze, zabija? Lub czy go pan jesteś w stanie zobaczyć? A przecież on istnieje. I pomyślałem jeszcze Oko moje jest tak słabe, tak niedoskonałe, że nie dostrzega nawet ciał twardych, gdy mają przeźroczystość szkła. Jeśli mi tafla zwierciadlana bez lustrzanej polewy zagrozi drogę, rozbiję się o nią, jak ptak usiłujący uciec z pokoju rozbija głowę o szybę. Tysiące rzeczy mam i myli nasz wzrok. Cóż więc dziwnego, że nie może on dostrzec nowego ciała przepuszczającego promienie świetlne. Nowa istota. I czemużby nie? Musiała się ona pojawić z pewnością, bo i dlaczegoż my, ludzie, mielibyśmy tutaj być ostatnimi? Nie widzimy jej tak, jak wszystkie inne przed nami stworzone, ponieważ przyroda jest jej doskonalszą, ciało delikatniejszym, bardziej skończonym, niżeli nasze, takie takie słabe, tak nieudolnie poczęte, przeładowane organami nurzącymi się ustawicznie, zawsze opornemi, jak zbyt skomplikowany mechanizm. Niżej nasze, wiodące byt sposobem roślinnym i zwierzęcym, karmiące się powietrzem, trawą i mięsem. Machina zwierzęca wystawiona na choroby, zniekształcenia, gnicie, dychawiczne, nieregularnie idąca, naiwna i cudaczna, dowcipnie sfuszerowana, utwór zarazem gruby i delikatny, szkic istoty, która mogłaby być inteligentną i cudowną. Jest nas trochę, tak niewiele, tworów żyjących na tym świecie od ostrygi do człowieka, Czemu ani jednej istoty więcej od chwili zamykającej jeden z okresów, co odgradzają kolejne pojawienie się rozmaitych gatunków? Dlaczego ani jednej ponadto? Czemu się nie pojawiają inne jeszcze drzewa o kwiatach olbrzymich, świetnie zabarwionych, napełniających całe okolice swym zapachem? Czemu nie ma innych jeszcze żywiołów, prócz ognia, powietrza, ziemi i wody? Jest ich cztery. Czterech tylko rodziców żywicieli istot. Co za ubóstwo... Czemu nie czterdziestu, czterystu, cztery tysiące? Jakież to wszystko ubogie, liche, nędzne, skąpo odmierzone, sucho pomyślane, ciężko obrobione. Słoń, hipopotam, ileż w nich wdzięków, wielbun, co za wytworność. Ale powiecie, powiecie motyl, latający kwiat. Mnie się jednak marzy taki, co by miał ogrom stu wszechświatów. Skrzydła, których kształtu, krasy, barw i poruszeń wyrazić nawet nie potrafię. Widzę go przecie, jak z gwiazdy na gwiazdę przelata, chłodząc jej, napawając zapachem, przez harmonijny i lekki powiew swego lotu. A ludy zamieszkujące przestwór patrzą, jak płynie w oczarowaniu i zachwycie. Cóż więc ze mną się dzieje? To on, on, to Hollam mnie opętał i budzi we mnie takie myśli jest we mnie, staje się moją duszą, zabije go. 19 sierpnia. Zabiję go. Udało mi się go wreszcie zobaczyć. Usiadłszy wczoraj wieczorem przy stole, zacząłem udawać, że piszę z wielką uwagą. Wiedziałem naprzód, że będzie krążył dokoła mnie coraz bliżej, tak blisko, że mógłbym go może dotknąć, pochwycić. A wówczas wówczas dobędę z siebie wszystkich sił desperata, użyję rąk, kolan, piersi, czoła zębów i z duszą go zgniotą, zagryzą, poszarpię. Począłem czatować na niego wszystkimi moimi zmysłami w najwyższym napięciu. Zapaliłem na kominku obie lampy i usim świec, jak gdybym go pośród takiego blasku łatwiej mógł odkryć. Przede mną moje łóżko, stare łóżko, dębowe z kolumnami. Na prawo kominek, na lewo drzwi starannie zamknięte, które czas dłuższy pozostawiłem otwartym, aby go przywabić. Za mną bardzo wysoka szafa z lustrem, przed którym co dzień z rana goliłem się, ubierałem i miałem zwyczaj przeglądać się od stóp do głowy, ilem razy koło niego przechodził. A Zaczęłam udawać, że piszą, aby go zmylić, bo i on szpiegował mnie także. Naraz uczułem, ale to uczułem z całą pewnością, że czyta mi przez ramię, że już jest tuż przy mnie, że ociera się o moje udo. Wówczas zerwałem się z wyciągniętymi rękoma i odwróciłem tak szybko, że o mało przy tym nie upadł. I cóż? W pokoju było jasno, jak w biały dzień, a ja się nie ujrzałem w zwierciadle. Było puste, jasne, wgłębione, pełne światła. Nie było w nim mego odbicia, a stałem przecież na wprost niego. Widziałem tuż przed sobą w całej wielkości tylko przezroczystą taflę szklaną. I zapatrzyłem się w nią oszalałymi oczema, nie śmiąc postąpić kroku, nie śmiąc się poruszyć, czując wszakże, że on tu jest, lecz że mi się jeszcze wymknie tym razem o on, którego nieuchwytne ciało zasłoniło w lustrze me odbicie. W jakimże byłem strachu, po chwili zacząłem nagle widzieć samego siebie w głębi zwierciadła jak przez mgłę, jakby przez warstwę wody. Wydawało mi się, że ta woda przesuwa się od lewej strony ku prawej, zwolna przywracając tym samym z każdą sekundą mojemu odbiciu coraz to większą wyrazistość. Był to jak gdyby koniec zaćmienia. To, co mnie do tej chwili przesłaniało, zdawało się nie posiadać ściśle określonych zarysów, lecz lecz pewien rodzaj półprzeźroczystości, rozpływającej się nieznacznie. Nareszcie mogłem ujrzeć siebie wyraźnie, jak co dzień w moim lustrze. Otóż widziałem go, przerażenie nie opuszcza mnie od tej chwili, czuję dotąd dreszcze. 20 sierpnia zabiłbym go, lecz jak, skoro nie mogę go dosięgnąć rękoma, przez otrucie? Zobaczy, jak będą truciznę mieszał z wodą. Pytanie zresztą, czy zabójcze dla nas trucizny będą tak samo oddziaływać na jego niepochwytne ciało. Nie, bez żadnej wątpliwości. A więc, a więc! 21 sierpnia. Kazałem sobie sprowadzić z ruin ślusarza, aby sporządził do mego pokoju żelazne okiennice, jakie są w Paryżu na parterze niektórych domów prywatnych, dla ochrony przed złodziejami. Zrobi mi również takie same drzwi. Zrobiłem z siebie w ten sposób tchórza, lecz mało mnie to obchodzi. 10 września. Ruen, hotel kontynentalny. Stało się. Stało się. Czy zginął jednak? Jestem do głębi duszy wzburzony tem, na co patrzyły moje oczy. Wczoraj więc, kiedy ślusarz umocował drzwi, żelazne i okiennice, pozostawiłem jedne i drugie otworem do samej północy, mimo że się zaczęło oziębiać. Naraz uczułem, że on jest w pokoju. I radość, szalona radość przyjęła mnie na wskroś. Powstawszy z wolna, zacząłem się przechadzać tam i nazad po pokoju. Chodziłem dość długo, aby się nie domyślił niczego. Następnie zdjąłem buciki i wdziałem pantofle niedbane. Poczem zamknąłem żelazne okiennice i powróciwszy najspokojniej w świecie do drzwi, zamknąłem je również na dwa spusty. Teraz powróciłem do okna i zamknąłem okiennicę dodatkowo na kłódkę, od której klucz schowałem w kieszeni. Wtem odczułem, że zaczął krążyć wokół mnie, że się przeląkł, że mi nakazuje otworzyć. Niewiele brakowało, abym mu uległ. Nie uległem jednak, lecz przesunąwszy się plecami do samych drzwi, uchyliłem je akurat tyle, aby się przez nie raczkiem przesmyknąć, ponieważ zaś drzwi są niskie, otarłem się czubem głowy o poprzeczną od drzwi. Pewien, że mi się wymknąć nie zdołał, zamknąłem go samego. samiu tenikiego. co za radość miałem go nareszcie. Następnie zbiegłem co żywo na dół i wszystką naftą z dwóch lamp w salonie tuż pod moim pokojem wylałem na dywany meble posadzkę, podpaliłem i uciekłem, zamknąwszy drzwi wchodowe na dwa spusty. Pobiegłem się ukryć na tyłach mego ogrodu w wawrzynowym lasku. Jakże to długo trwało, jak długo! Dokoła mrok, milczenie, nieruchomość, ani jednego wietrzyka, ani jednej gwiazdki, tylko góry chmur, których nie byłem w stanie dojrzeć w ciemności, lecz które tak strasznie mi przygniatały ciężarem swoim duszę. Patrzyłem na mój dom i czekałem. Także długo to trwało. Zacząłem już przypuszczać, że ogień zgasł lub też, że on go stłumił. On... Gdy naraz... Jedno z okien na dole pękło pod parciem pożaru, i płomień potężny, płomień czerwono-żółty, wydłużony, wiotki, pieszczotliwy, wspiął się po murze pod sam dach i przylgnął do niego jakby w posałunku. Jasność pobiegła między drzewa, między gałęzie i liście, a za nią dreszcz, dreszcz trwogi. Pobudziły się ptaki, pies zaczął wyć, myślałem, że świta. Niebawem wysadziło jeszcze dwa okna i cały parter mego domu zamienił się w jedno straszliwe ognisko. Wtem krzyk, krzyk straszny, przeraźliwy, rozdzierający krzyk kobiety. Przeszył ciemność i dwa okna w dachu rozwarły się. Zapomniałam o moich służących. Ujrzałem ich obłąkane twarze, ich wyciągnięte ramiona. Na ten czas, oszalały z przerażenia, puściłem się pędem ku wiosce, krzycząc, na pomoc ratujcie, pali się. A napotkawszy ludzi, którzy spieszyli już w stronę ognia, wróciłem z nimi, aby doglądać ratunku. Dom był już obecnie jak jeden olbrzymi i wspaniały stos, gorejący, potworny stos, oświetlający swym blaskiem całą ziemię, stos, na którym płonęli ludzie i na którym on także gorzał. On, on, mój jeniec, nowa istność, nowy mocarz, horla. Naraz dach cały zapadł się w głąb murów i wulkan płomieni iskier trysnął pod sam niebieski strop. Przez wszystkie okna ukozujące wnętrze, pełne żaru, widać było jeden odmęt płomienia, a ja myślałem na ten widok, że on tam jest, w tym piekle, martwy! Martwy? Rzecz możliwa. Lecz ciało jego, czy jego ciało, przez które światło przenika, nie może być również niezniszczalnym wobec wpływów uśmiercających nasze? Jeżeli więc nie zginął? Być może jeden tylko czas potrafi unicestwić istotę niewidzialną i straszliwą. Po cóż by jej to ciało przejrzyste, nieuchwytne, to ciało ducha, gdyby się pomimo niego obawiać miała i ona także cierpień, ran, kalectw przedwczesnej zagłady. Przedwczesnej zagłady? Wszak wszystkie człowiecze obawy w niej mają swe źródło. Po człowieku chorla, po tym, któremu śmierć groziła codziennie o każdej minucie, godzinie, od tysiąca przypadków. Przyszedł ten, który umrze dopiero w dniu oznaczonym, o oznaczonej godzinie, minucie, gdy dojdzie do granic swego istnienia. Nie, nie, bez żadnej wątpliwości, bez żadnej, aż żadnej wątpliwości nie zginął. W takim razie jednak, w takim razie ja, ja sam muszę odebrać sobie życie.